Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 257 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami pieśni z księgi Tobiasza, rozdział 13, wersety od 15 do 18. Wtedy idź i raduj się z powodu synów sprawiedliwych, bo wszyscy będą zgromadzeni i uwielbiać będą Pana wieków. Szczęśliwi, którzy Cię miłują i szczęśliwi, którzy się cieszą z Twego pokoju. Szczęśliwi wszyscy ci ludzie, którzy się smucą wszystkimi plagami Twymi, ponieważ w Tobie cieszyć się będą i oglądać wszelką radość Twoją na wieki. Duszo moja, uwielbiaj Pana, wielkiego Króla, ponieważ Jeruzalem będzie odbudowane, w mieście dom Jego po wszystkie wieki. Szczęśliwy będę, jeśli reszta rodu mego ujrzy Twoją chwałę i uwielbiać będzie Króla Nieba. Bramy Jeruzalem będą odbudowane z szafiru i ze szmaragdu, a wszystkie mury Twoje z drogich kamieni. Wieże Jeruzalem będą zbudowane ze złota, a wały obronne z czystego złota. Ulice Jeruzalem wyłożone będą rubinami i kamieniami z Ofiru. Bramy Jeruzalem rozbrzmiewać będą pieśniami wesela, a wszystkie jej domy zawołają: Alleluja! Niech będzie uwielbiony Bóg Izraela. A błogosławieni będą błogosławić imię święte na wieki i na zawsze. W rozdziałach od 11 do 13 księgi Jeremiasza prorok kontynuuje swoje ostrzeżenia przed nadchodzącym zniszczeniem i karą za niewierność Izraela. Teksty te podkreślają łamanie przymierza z Bogiem, fałszywe obietnice i moralny upadek narodu. Jeremiasz wzywa do prawdziwego nawrócenia oraz przestrzega przed skutkami grzechów, takich jak zdrada Bożych przykazań i upadek wartości moralnych. Słowo, które Pan oznajmił Jeremiaszowi. Słuchajcie słów tego przymierza i mówcie do mężów Judy oraz do mieszkańców Jerozolimy. Powiesz im: tak mówi Pan, Bóg Izraela. Przeklęty człowiek, który nie słucha słów tego przymierza, jakie dałem przodkom waszym, gdy wyprowadzałem ich z Egiptu, z pieca do topienia żelaza, mówiąc: słuchajcie głosu mojego i postępujcie według tego, co wam rozkazałem. Będziecie moim ludem, ja zaś będę waszym Bogiem, abym mógł wypełnić przysięgę złożoną przodkom waszym, że dam im ziemię opływającą w mleko i miód, jaką dzisiaj macie. A ja odpowiedziałem: niech się tak stanie, Panie. I rzekł Pan do mnie: obwieść wszystkie te słowa w miastach judzkich i na ulicach Jerozolimy. Słuchajcie słów tego przymierza i wypełniajcie je. Albowiem usilnie pouczałem waszych przodków od dnia, gdy wyprowadziłem ich z ziemi egipskiej, aż do dnia dzisiejszego, bezustannie napominając: słuchajcie głosu mojego. Oni jednak nie usłuchali ani nie nakłonili ucha. Każdy postępował według zatwardziałości swego przewrotnego serca. Wypełniłem więc na nich wszystkie słowa tego przymierza, jakie nakazałem im zachować, a którego oni nie zachowali. I rzekł Pan do mnie: powstał spisek między mężami Judy i mieszkańcami Jerozolimy. Powrócili do grzechów swoich dawnych przodków, którzy wzbraniali się słuchać moich słów. Poszli i oni za cudzymi bogami, by im służyć. Dom Izraela i dom Judy złamały przymierze, które zawarłem z ich przodkami. Dlatego tak mówi Pan: oto sprowadzę na nich nieszczęście, którego nie będą mogli uniknąć. Będą do mnie wołali, ale ich nie wysłucham. Mogą pójść miasta judzkie i mieszkańcy Jerozolimy, by wzywać bogów, którym palili kadzidło. Wcale ich jednak nie wysłuchają w czasie ich nieszczęścia. Bo ile masz miast, tyle też bogów, Judo. Ile ma ulic Jerozolima, tyle wznieśliście ołtarzy hańbie, ołtarzy kadzielnych dla Baala.
Ty zaś nie wstawiaj się za tym narodem i nie zanoś za niego błagalnych modłów, bo ich nie wysłucham, gdy będą do mnie wołać w czasie swego nieszczęścia. Czego chce oblubienica moja w mym domu? Wypełniłaś swój plan przewrotny. Czy modlitwy i mięso ofiarne mogą odwrócić od ciebie twoje nieszczęście, tak że się kiedyś uradujesz? Zielonym drzewem oliwnym, zdobnym w piękne owoce, nazwał cię Pan. Na głos wielkiego szumu rozpalił się nad nim płomień i spłonęły jego gałęzie. Pan zastępów, który cię zasadził, zawyrokował o twoim nieszczęściu na skutek przestępstwa domu Izraela i domu Judy. Popełnili je na własną szkodę, drażniąc mnie ofiarowaniem kadzidła Baalowi. Pan mnie pouczył i zrozumiałem. Wtedy przejrzałem ich postępki. Ja zaś, jak potulny baranek, którego prowadzą na zabicie, nie wiedziałem, że powzięli przeciw mnie zgubne plany. Zniszczmy drzewo w pełni jego sił, zgładźmy go z ziemi żyjących, a jego imienia niech już nikt nie wspomina. Lecz Pan zastępów jest sprawiedliwym sędzią, bada nerki i serce. Chciałbym zobaczyć twoją pomstę na nich, albowiem tobie powierzam moją sprawę. Dlatego tak mówi Pan przeciw mężom z Anatot, którzy nastają na twoje życie, mówiąc: nie będziesz prorokował w imię Pana, byś nie zginął z naszej ręki. Dlatego tak mówi Pan zastępów. Oto ich ukaże. Młodzieńcy ich poniosą śmierć od miecza, synowie ich i córki umrą z głodu. Nikt z nich nie pozostanie, bo sprowadzę klęskę na mężów z Anatot w roku ich nawiedzenia. Sprawiedliwość jest przy tobie, Panie, jeśli zacznę prowadzić spór z tobą. Chciałbym jednak mówić z tobą o słuszności. Dlaczego życie przewrotnych upływa pomyślnie? Dlaczego wszyscy przewrotni zażywają pokoju? Ty ich sadzisz, zapuszczają więc korzenie, rozwijają się, przynoszą także owoce. Blisko jesteś ich ust, daleko jednak od ich sumienia. Ty zaś, Panie, znasz mnie, patrzysz na mnie, badasz serce moje, ono jest z tobą. Oddziel ich jak owce na rzeź, przygotuj ich na dzień mordu. Dokądże będzie pogrążona w żałobie ziemia, a trawa na każdym polu wysuszona? Na skutek przewrotności jej mieszkańców wyginęły zwierzęta i ptaki. Myślą bowiem: Bóg nie widzi naszych dróg. Bo jeżeli męczysz się, biegnąc z pieszymi, to jakże pójdziesz w zawody z jeźdźcami? A jeżeli tylko w spokojnym kraju czujesz się bezpieczny, co będziesz robić w bujnej gęstwinie Jordanu? Również twoi bracia i twoja rodzina, nawet oni cię zdradzą. Nawet oni pełnym głosem wołają za tobą. Nie ufaj im, gdy będą mówić do ciebie pięknymi słowami. Opuściłem swój dom, pozostawiłem swoje dziedzictwo. To, co umiłowałem, oddałem w ręce mych nieprzyjaciół. Moje dziedzictwo stało się dla mnie jak lew w gęstwinie. Podniosło przeciw mnie swój głos, dlatego muszę go nienawidzić. Czy moje dziedzictwo jest pstrym ptakiem, nad którym krążą dokoła ptaki drapieżne? Chodźcie, zgromadźcie wszystkie dzikie zwierzęta, przyprowadźcie, by je pożarły. Liczni pasterze zniszczyli moją winnicę, stratowali moją posiadłość, obrócili moje ulubione pole w dzikie pustkowie, zamienili je w pełne żałoby odludzie. Przede mną jest ono pustynią. Spustoszony jest cały kraj i nie ma nikogo, kto by wziął to sobie do serca. Na wszystkie pagórki pustyni dotarli łupieżcy, albowiem miecz Pana pożera. Od krańca do krańca kraju żaden człowiek nie zażywa pokoju. Posiali pszenicę, lecz zebrali ciernie. Natrudzili się bezużytecznie. Wstydzić się muszą swych zbiorów z powodu gniewu Pana. Tak mówi Pan przeciw wszystkim moim złym sąsiadom, którzy naruszyli dziedzictwo, jakie dałem swemu narodowi Izraelowi. Oto ich wyrwę z ich ziemi, lecz i dom judzki wyrwę spośród nich. Lecz gdy ich już wyrwę, ogarnie mnie znów litość nad nimi
i przyprowadzę każdego z nich do jego dziedzictwa i każdego z nich do jego kraju. A jeżeli przyswoją sobie zupełnie drogi mego ludu, także będą przysięgać na moje imię, na życie Pana, podobnie jak nauczyli naród mój przysięgać na Baala, wtedy mogą rozprzestrzenić się wśród mojego narodu. Jeśli zaś nie posłuchają, wyrwę ten naród, wyrwę tak, że zginie, wyrocznia Pana. Tak powiedział mi Pan. Idź i kup sobie lniany pas i włóż go sobie na biodra, ale nie kładź go do wody. I kupiłem pas zgodnie z rozkazem pańskim i włożyłem go sobie na biodra. Po raz drugi otrzymałem polecenie pańskie. Weź pas, który kupiłeś, a który nosisz na biodrach, wstań i idź nad Eufrat i schowaj go tam w rozpadlinie skały. Poszedłem i ukryłem go nad Eufratem, jak mi rozkazał Pan. Po upływie wielu dni rzekł do mnie Pan: wstań i idź nad Eufrat i zabierz stamtąd pas, który ci kazałem ukryć. I poszedłem nad Eufrat, odszukałem i wyciągnąłem pas z miejsca, w którym go ukryłem, a oto pas zbutwiał i nie nadawał się do niczego. I skierował Pan do mnie następujące słowo. Tak mówi Pan, tak oto zniszczę pychę Judy i bezgraniczną pychę Jerozolimy. Przewrotny ten naród odmawia posłuszeństwa moim słowom, postępując według swego zatwardziałego serca. Ugania się za cudzymi bogami, by im służyć i oddawać cześć. Niech więc się stanie jak ten pas, który nie nadaje się do niczego. Albowiem jak przylega pas do bioder mężczyzny, tak przygarnąłem do siebie cały dom Izraela i cały dom Judy, wyrocznia Pana, by były moim narodem, moją sławą, moim zaszczytem i moją dumą. Ale oni mnie nie słuchali. Powiesz im, tak mówi Pan, Bóg Izraela. Każdy dzban można napełnić winem. A jeśli ci odpowiedzą, czyż nie wiemy, że każdy dzban można napełnić winem? Powiesz im, tak mówi Pan. Oto napełnię pijaństwem wszystkich mieszkańców tego kraju, królów zasiadających na tronie Dawida, kapłanów, proroków oraz wszystkich mieszkańców Jerozolimy i porozbijam ich jednych o drugich. Ojców wraz z synami, wyrocznia Pana, bezwzględnie, bez litości i bez miłosierdzia wytracę ich. Słuchajcie i bądźcie uważni. Nie unoście się pychą, bo Pan przemówił. Oddajcie chwałę Panu, Bogu waszemu, zanim ciemności nastaną i zanim potkną się wasze nogi na spowitych mrokiem górach. Wyczekujecie światła, lecz on je zamieni w ciemności, rozciągnie mroki. Jeżeli zaś tego nie posłuchacie, będę potajemnie płakał nad waszą pychą. Będę płakał nieustannie i zamienią się w potoki łez moje oczy, bo trzoda pańska idzie w niewolę. Powiedz do króla i królowej, usiądźcie zupełnie nisko, albowiem spadła z waszych głów korona chwały. Miasta Negebu zamknięto i nie ma nikogo, kto by je otworzył. Cały Juda poszedł na wygnanie poszedł w całości. Podnieś oczy i patrz na przybywających z północy. Gdzie jest trzoda powierzona tobie, twoje wspaniałe owce? Co powiesz, gdy cię odwiedzą ci, których przywiązałeś do siebie jako najbliższych przyjaciół? Czy nie ogarną cię boleści jak rodzącą kobietę? A jeżeli pomyślisz sobie, dlaczego mnie to spotkało? Z powodu licznych twoich grzechów zostały odkryte poły twej szaty, obnażone twe pięty. Czy Etiopczyk może zmienić swoją skórę, a Lampart swoje pręgi? Tak samo, czy możecie czynić dobrze, wy, którzy się nauczyliście postępować przewrotnie? Rozproszę was więc jak plewy roznoszone pod muchem wiatru pustynnego. Taki jest twój los, zapłata ode mnie za twój bunt, wyrocznia Pana, za to, że o mnie zapomniałaś, a zaufałaś kłamstwu.
Ja również odchylę poły Twej szaty aż do Twej twarzy, także widoczna będzie Twoja hańba. Ach, Twoje cudzołóstwa i Twoje rżenie, Twoja haniebna rozwiązłość. Na wyżynach i na polach widziałem Twoje obrzydliwości. Biada Tobie, Jerozolimo, iż nie poddajesz się oczyszczeniu. Dokądże jeszcze? Pierwszy list do Tymoteusza, rozdział 5, udziela praktycznych wskazówek dotyczących postępowania z różnymi grupami w Kościele. Paweł zaleca szacunek i troskę wobec starszych, w tym także wobec wdów, które potrzebują wsparcia. Podkreśla potrzebę odpowiedzialnego traktowania przywódców Kościoła i udzielania im honorarium, a także zwraca uwagę na konieczność sprawiedliwego osądzania i unikania fałszywych oskarżeń. Starszego wiekiem nie strofuj, lecz nakłaniaj prośbą jak ojca, młodszych jak braci, starsze kobiety jak matki, młodsze jak siostry, z całą czystością. Miej we czci te wdowy, które są rzeczywiście wdowami. Jeśli zaś jakaś wdowa ma dzieci albo wnuki, niechże się one uczą najpierw pieczołowitości względem własnej rodziny i odpłacania rodzicom wdzięcznością. Jest to bowiem rzeczą miłą w oczach Bożych. Ta zaś, która rzeczywiście jest wdową, jako osamotniona złożyła nadzieję w Bogu i trwa w zanoszeniu próśb i modlitw we dnie i w nocy. Lecz ta, która żyje rozpustnie, za życia umarła. I to nakazuj, ażeby były bez zarzutu. Jeśli zaś ktoś nie dba o swoich, a zwłaszcza o domowników, ten wyparł się wiary i gorszy jest od niewierzącego. Do spisu należy wciągać taką wdowę, która ma co najmniej lat 60, była żoną jednego męża, ma za sobą świadectwo o takich dobrych czynach, że dzieci wychowała, że była gościnna, że obmywała nogi świętych, że będącym w ucisku przychodziła z pomocą, że pilnie brała udział we wszelkim dobrym dziele. Młodszych zaś wdów nie dopuszczaj do posługi Kościołowi. Skoro bowiem znęci je rozkosz przeciwna Chrystusowi, chcą wychodzić za mąż. Ciąży wtedy nad nimi wyrok potępienia, ponieważ złamały pierwsze zobowiązanie. Zarazem uczą się też bezczynności, krążąc po domach. I nie tylko są bezczynne, lecz i rozgadane, wścibskie, rozprawiające o rzeczach niepotrzebnych. Chcę zatem, żeby młodsze wychodziły za mąż, rodziły dzieci, były gospodyniami domu, żeby stronie przeciwnej nie dawały sposobności do rzucania po twarzy. Już bowiem niektóre zeszły z drogi prawej, idąc za szatanem. Jeśli któraś z wierzących ma u siebie wdowy, niechże im przychodzi z pomocą, a niech nie obciąża Kościoła, by mógł przyjść z pomocą tym, które rzeczywiście są wdowami. Prezbiterzy, którzy dobrze przewodniczą, niech będą uważani za godnych podwójnej czci, a najbardziej ci, którzy trudzą się głoszeniem słowa i nauczaniem. Mówi bowiem Pismo: nie zawiążesz pyska wołowi młócącemu oraz godzien jest robotnik zapłaty swojej. Przeciwko prezbiterowi nie przyjmuj oskarżenia, chyba że na podstawie zeznań dwu albo trzech świadków. Trwających w grzechu upominaj w obecności wszystkich, żeby także i pozostali przejęci byli lękiem. Zaklinam Cię na Boga i Chrystusa Jezusa oraz wybranych aniołów, abyś tego przestrzegał bez uprzedzeń, nie powodując się w niczym stronniczością. Na nikogo rąk pośpiesznie nie nakładaj, ani nie bierz udziału w cudzych grzechach. Siebie samego zachowaj czystym. Samej wody już nie pij, używaj natomiast po trosze wina ze względu na żołądek i częste Twoje niedomagania. Grzechy niektórych ludzi są wiadome wszystkim, wyprzedzając wydanie wyroku. Za niektórymi zaś idą ślad w ślad. Podobnie też wiadome są czyny dobre, a i te, z którymi jest inaczej, nie mogą pozostać w ukryciu. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w Rok. Do usłyszenia.